Witam Państwa. Choć ten kompozytor napisał ponad 100 utworów, miał w swoim dorobku symfonie, balety, opery i muzykę kameralną, mało kto dziś o nim pamięta. Ludomir Michał Rogowski będzie bohaterem tej sceny klasycznej, a jest to możliwe dzięki Izabeli Kopeć, która dotarła do niewydawanych utworów wokalno-instrumentalnych, zebrała je i wydała na płycie. Witam Panią serdecznie. Witam serdecznie. Do tej pory znaliśmy Rekwiem, które ukazało się już kilkanaście lat temu w Polsce. Co Panią skłoniło do tego, żeby zająć się tym nieznanym kompozytorem z Lublina? Lubię poszukiwać i lubię wyzwania, ale tak serio, po nagraniu płyty z klasycznej płyty z tangami Astora Piazzolli, pomyślałam sobie, że fajnie by było teraz nagrać coś polskiego. To było 4 lata temu. I pisząc antologię pieśni polskiej salonów Warszawy XIX i XX wieku, natrafiłam na nazwisko Rogowski, ale nie znałam jego muzyki. Więc postanowiłam szukać. W Wikipedii była bardzo tylko lapidarna wzmianka na temat jego życia, kim był. I powiem szczerze, że to wystarczyło mi. Intuicyjnie gdzieś poczułam, że tak, że to jest i osobowość, i człowiek, który na pewno napisał piękną muzykę i jego wrażliwość, jego mistycyzm, bo był mistykiem, człowiekiem ducha, to spowodowało, że zaintrygował mnie i postanowiłam szukać. I znalazłam. Dotarła Pani do manuskryptów, bo to są rzeczywiście dzieła niepublikowane, niewydawane, też niewykonywane przez to, głównie przez to. Można powiedzieć, że to jest album pionierski. Oprócz pieśni jest tutaj także album z fantasmagoriami. I te utwory oddają także koleje losu samego kompozytora, bo on ostatnie 30 lat życia, a zmarł bodaj w 54, prawie 30 lat spędził w Dubrowniku, ale wcześniej był w Paryżu, uwielbiał kawiarnię na Montparnasse, był też w Wilnie. La Rotonde, w której piłam kawę osobiście. I tak nam Pani go dziś pokaże, bo będą to pieśni po polsku, po chorwacku i po francusku. Tak. Część pieśni, która została wydana przez wydawnictwo Rodonet, nieistniejące już paryskie wydawnictwo, w 1914-18 roku, ponieważ kompozytor właśnie w tym czasie przebywał w Paryżu. Tam dzięki Oskarowi Miłoszowi, który był dyplomatą i ambasadorem na Litwie, dostał się na salony artystyczne, literackie. Tam mógł swoją muzykę pokazać, zagrać, ale też również grano jego muzykę. A właśnie, czy to był kompozytor wzięty? W owych czasach tak. Mhm. Tak. Był traktowany na równi z Różyckim, z Szymanowskim nawet. Ale do końca tutaj w Polsce nie potrafił się odnaleźć. Wiem, że jedno z najlepszych dzieł, Fantasmagorie, napisał na Lazurowym Wybrzeżu, gdzie było słońce, piękny klimat, morze. I tam właśnie te Fantasmagorie w 1920 roku napisał na głos i orkiestrę. Ja tutaj do tego projektu zaprosiłam orkiestrę Teatru Wielkiego Opery Narodowej pod dyrekcją Łukasza Borowicza. To na pierwszej płycie, a płyta z pieśniami. Na tej płycie towarzyszy mi znakomita pianistka Ewa Pelwecka i skrzypek Michał Lisiewicz. Jakie teksty wybierał Rogowski? Jaka liryka go interesowała? Moim zdaniem pieśń jest najtrudniejszym gatunkiem, bo takim osobistym, intymnym. Pieśń to kompozytor, poeta i wykonawca. I przez moją wrażliwość ja mogę przefiltrować wszystko to, co kompozytor chciał powiedzieć, przez poezję również. I starałam się być jak najbliżej wizji kompozytora. On wybierał różnych poetów. Pisał do chińskiego poety XVIII-wiecznego, do renesansowych poetów dubrownickich, będąc w Dubrowniku, siedząc sobie w swoim pokoju po przeorze w klasztorze świętego Jakuba, który dostał od miasta. W nagrodę za to, że napisał wspaniałe oratorium świętego Błażeja, które niestety już nie istnieje, jak większość rękopisów zaginęło.
Natomiast no, ja starałam się poszukać i wydobyć jeszcze, wykopać te rękopisy i maszynopisy, które są dostępne. I nagrałam te najciekawsze artystycznie. Jest to muzyka, gdzie ta wielka wrażliwość jest zawarta i to w zasadzie dzieje się pomiędzy nutami. Dobre czerwone wino i myślę na zimne wieczory. Można gorącą, gorącą muzykę posłuchać, bo ta energia słoneczna jest. Ona jest inna niż argentyńska, ale równie gorąca. W swoich pamiętnikach, we wspomnieniach pisał, że chciałby osiągnąć tę czarodziejską wiedzę śpiewu, jaką mieli starzy włoscy kompozytorzy. Tak. Uczył się śpiewu u słynnego Mieczysława Reszke w Paryżu w 1911 roku. I tam do tego grona wspaniałych adeptów został wybrany. Intrygowało go, jak też dobrze pisać do głosu, bo nie wszyscy kompozytorzy pisali dobrze dla głosu. Mozart miał swoją konstancję, ale Beethoven już nie. Jego utwory wokalne są traktowane bardzo instrumentalnie, głos jest bardzo instrumentalnie traktowany. To znaczy, że to są pieśni, które są wygodne dla głosu? To są pieśni bardzo wygodne dla głosu. Jeśli sam przefiltrował przez siebie, to wiedział, jak pisać dobrze dla głosu i oddał w odpowiedni sposób w swoich kompozycjach. Posłuchajmy zatem jego pieśni z różnych okresów jego życia. Izabela Kopeć, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Państwa zapraszam na scenę klasyczną.
Twojego głosu moja dusza czeka.
Se provie